witamy serdecznie. Dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa do skorzystania z naszego nowego narzędzia, jakim jest zbiór porad skierowanych do seniorów pod nazwą Dekalog Bezpiecznego Seniora. Głównym celem tych porad jest pomoc w uniknięciu stania się ofiarą oszustw na tzw. policjanta, wnuczka czy też przedstawiciela handlowego. Serdecznie zapraszamy. Potwierdź, kto dzwoni. Jeśli zadzwoni ktoś z prośbą o pomoc finansową, podając się za Twojego krewnego lub jego znajomego, upewnij się, czy faktycznie potrzebna jest pomoc. Zadzwoń bezpośrednio do swojego krewnego, aby to sprawdzić. Wskazanym byłoby w miarę możliwości zadzwonić z innego telefonu. Dzięki temu będziesz pewien, że dodzwoniłeś się na pewno do swojego bliskiego. Nie daj się nabrać. Policja nigdy nie żąda przekazania pieniędzy, nie proponuje zabezpieczenia oszczędności oraz nie angażuje obywateli w prowadzone sprawy. W chwili, gdy otrzymasz telefon z informacją o prowadzonych działaniach przez policję i potrzebę Twojego udziału w tych działaniach, bądź pewien, że to oszust, który będzie próbował namówić Cię na przekazanie Twoich oszczędności, na przykład w ramach ich zabezpieczenia przed kradzieżą. Nie działaj pod presją czasu. Nie ufaj osobom, które przez telefon proszą Cię o szybkie przekazanie pieniędzy, na przykład na prawnika lub pomoc drogową, albo leczenie szpitalne po wypadku. Zastanów się, czy osoba, z którą rozmawiasz, to na pewno Twój krewny. Nie działaj pod presją czasu, nawet jeśli jesteś do tego namawiany. Na spokojnie przemyśl całą sytuację i jeżeli jest to możliwe, oddzwoń do danego krewnego, najlepiej z innego numeru telefonu. Lub skontaktuj się z innym członkiem Twojej rodziny i poproś o potwierdzenie wydarzenia, o którym mówi dzwoniąca osoba. Żądaj okazania dokumentu. W przypadku osób podających się za przedstawicieli instytucji zawsze żądaj okazania legitymacji lub identyfikatora. Każdy przedstawiciel handlowy, pracownik socjalny czy policjant, chcąc wejść do Twojego domu, powinien się na Twoją prośbę przedstawić oraz okazać legitymację służbową. Nie może się tłumaczyć, że jej nie ma lub że zostawił w aucie i później przyniesie. Nigdy takiej osoby nie wpuszczaj do domu. Nie wpuszczaj obcych do domu. Jeśli musisz kogoś wpuścić do domu, nie zostawiaj go ani na chwilę samego. Najlepiej, żeby towarzyszył Ci wtedy Twój sąsiad lub ktoś z rodziny. Zanim do Twojego mieszkania wejdzie osoba podająca się na przykład za hydraulika, pracownika socjalnego, zapukaj do swojego sąsiada i poproś go, aby na czas pobytu w Twoim mieszkaniu nieznajomych towarzyszył Ci i obserwował, co robią nieznajomi. Nie pozwólcie, aby taka osoba została sama w domu. Nawet jeśli poprosi o szklankę wody, niech jedna osoba zawsze z nią będzie. Chroń swoją prywatność. Nigdy nie mów obcym osobom, ile masz gotówki i nie zdradzaj żadnych osobistych informacji. Gdy dzwoni do ciebie telefon i usłyszysz w słuchawce na przykład ankietera, pamiętaj, aby zachować swoją prywatność. Nigdy nie podawaj hasła do konta bankowego, numeru PIN do kart płatniczych, numeru dowodu osobistego. Oszuści, mając takie informacje, mogą wypłacić pieniądze z Twojego konta lub wziąć kredyt w banku na Twoje nazwisko. Nie przekazuj swoich pieniędzy. Nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów. Transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty.
Jeżeli to niemożliwe, przed podpisaniem umowy skontaktuj się z kimś z rodziny. Zaproś do siebie bliską ci osobę, aby przed ewentualnym podpisaniem zapoznała się z treścią pisma. Nawet jeżeli będziesz ponaglana lub ponaglany, nie śpiesz się i poczekaj, aż skonsultujesz treść umowy lub pisma z bliską ci osobą. W innym przypadku niczego nie podpisuj i nie przekazuj żadnych pieniędzy, nigdy. Bezpiecznie przechowuj pieniądze. Pieniądze lepiej przechować w banku niż w przysłowiowej skarpecie. Pościel w szafie to nie jest odpowiednie miejsce na przechowywanie swoich pieniędzy. Pamiętaj, że duża część osób starszych właśnie tak robi, o czym również wiedzą złodzieje, i tam właśnie najprawdopodobniej będą szukać twoich pieniędzy. Idź z duchem czasu i swoje oszczędności bezpiecznie przechowuj w banku. Zapamiętaj PIN. Nigdy nie zapisuj numeru PIN na karcie bankomatowej. W przypadku kradzieży karty złodziej łatwo wypłaci pieniądze. Zapisywanie numeru PIN na karcie bankomatowej nie jest dobrym pomysłem. Najlepiej jest taki numer zapamiętać. Natomiast jeżeli masz problemy z zapamiętaniem cyfr, to zapisz numer na osobnej kartce i przechowuj go w miejscu trudno dostępnym dla osób niepowołanych. Zadzwoń na 112. Gdy ktoś do ciebie dzwoni w sprawie przekazania pieniędzy i pojawią się jakiekolwiek podejrzenia, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom policję, dzwoniąc pod numer 112. W ten sposób możesz pomóc w schwytaniu oszusta. Dzięki temu uchronisz także inne osoby przed utratą swoich oszczędności. Ja też kieruję się tymi regułami i jestem bezpieczny, czytał Aleksander Machalica. Dziękujemy za wspólne obejrzenie naszego dekalogu. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa naszych seniorów.